mamy 4 godzina właśnie. Przebudziłem się. A chcę wam właśnie powiedzieć. Zobaczcie, ogółem ludzie. Mam normalne mieszkanie. Mam klucze od mieszkania. Mam opłacone. I po prostu nie ma takiej możliwości, żeby on walczył, żebym ja tam mieszkał na Szkolnej. Krzysztof K. Byłem u fryzjera, całe to wszystko. Normalnie. Nic tutaj się nie dzieje. Niech on sobie gada. Niech gadają te głupoty. Jego przyjaciele. O, przepraszam. Jego przyjaciele nic sobie gadają głupoty. O, mam normalne łóżko. Jest czysto. Nie jest brudno. Nie śmierdzi. Tak jak śmierdzi u Krzysztofa. Z mielizną. Ja byłem, to musiałem chociaż w kuchni i jak się wychodzi, to powycierać podłogę całe te, żeby trochę odświeżyć taki zapach z mielizny. Ja bych szczur zdech. I tam nigdy w życiu nie wrócę. Niech sobie on walczy, on, ja słyszałem, on jakiś gada głupoty, całe te wszystko. Ja tam jeszcze jestem zamordowany. Jeszcze tam pewne rzeczy są moje. Ja tylko rzeczy, swoje dokumenty zabrałem, komputer, inne rzeczy właśnie, ubrania. A ten, ogólnie też, telewizor, co ty oglądasz, to dla mnie. Spawacz dla mnie wysłał ten telewizor, nie dla ciebie. To było zamienione z Jackiem. Jacka syn zamienił, bo tamty był większy, 34 cale, a ten ma 24, czy coś takiego. Ja też kupiłem tutaj sobie telewizor mniejszy, 21 cali tutaj jest. Właśnie. Nie będziesz się bił, nie będziesz mi nachodził tutaj. Straszysz, ja słyszałem, że ty będziesz kartki pisał do ludzi. To przepraszam bardzo, to ci powiem krótko na temat. To ja ci założę cywilną sprawę za znęcanie się, dokuczanie mi. Bo ty nie będziesz mnie trzymał tak jak swojego pieska trzymałeś, że zabrali. To ja sam uciekłem. Dobrze, że na łańcuchu mnie nie trzymałeś. Tylko nie wiedziałem jak wyjść, bo nie będę skakał przez bramkę. Właśnie to chcę wam ludziom powiedzieć. To sobie słuchajcie tego Krzysztofa. Ja ciebie nie będę bronił. Ja cię broniłem. Byłem parę razy w sądzie, nie w sądzie, całe te. Mam cię ogółem dosyć. Już tak się ogółem znęcałeś się nade mną psychicznie, że po prostu dosyć tego. Siedź sobie tam sam z tymi pluskwami.
Jak popatrzyłem, o, gotował całe te wszystko. O, kładzie całe te wszystko, a później to pleśnieje. Bo to jest chłop ze wsi. To wracaj sobie na wioskę. A nie zrobiłeś śmietnik ze swojej posiadłości. No twoja teraz to jest posiadłość. Ty powiedziałeś, że jesteś gospodarzem, że ty będziesz rozkazywał wszystko, żeby ktoś robił, a ty będziesz leżał jak książę z bajki, jak kaczor Donald. Jak te bajki są. To widzicie. I nie pchaj się tutaj, ponieważ to, co powiedziałem, to po prostu organista szedł, telefon miał i lajta robił. A nie ma takiego prawa pokazywać, co tutaj pokazywał. To dobrze, chociaż weszedł na chwilę cały ten, to chociaż pokazał normalny dom. A nie tak, to idź Krzysztofa tam nagrywaj. Nagrywajcie tam Krzysztofa i dawajcie mu pieniążki na życie. A nie będziecie dręczyć, dokuczać mi. Wreszcie się skończyło to. Powiedziałem stop. Nie będziesz się znęcał nade mną. I właśnie to trzeba robić. A to, co ja słyszałem, że policja, prokuratura się interesuje się za te telefony, co wydzwaniają, to mnie też wydzwaniają. To dał telefon Gieremek do internetu. A ten numer to muszę mieć na razie, ponieważ na tym numerze nagrywam filmy, bo to jest na anonament. Ale mam Orange, bo jeszcze mam telefon i w Orange mam, a muszę kartę pamięci, to dzisiaj pojadę może do mojego znajomego i kartę pamięciły mnie i tam to włoży. Będę mógł przełączać sobie na inny numer, nikt nie będzie wiedział, tylko to będzie zarejestrowane. Ta osoba, co jest zapisana, to będzie wtedy mogła dzwonić do mnie, a nie będzie mogła dzwonić ta osoba, która ma przez internet dostała ten numer. Wreszcie to trzeba wszystko porobić tak, żebyście nie mieli dojścia do mnie, nie wydzwaniali dzień i noc i gdali głupoty i dokuczali mi. To wreszcie trzeba to kończyć już z tym wszystkim. Jak normalnie, jak to ktoś Krzysztofa nagrywa, to niech sobie popatrzcie, jak on wygląda. Lubicie takiego człowieka? To oglądajcie go. No i już. Nikt nie będzie mnie tutaj namawiał. Całe to wszystko. Ale dzisiaj sobie lajta zrobię. Wieczorem. Niech te godzinę, czy półtora, czy dwie. Kto będzie miał ochotę, to dla mnie w jakiś sposób pomoże i donate wyślę. A może kogoś będę pozwolić pozdrowić jakieś życzenia, to po prostu zapraszam, to pozdrowię. I na ten temat taki poranek jest po czwartej.
to chciałem wam właśnie powiedzieć. Nie nękajcie mnie, nie dokuczajcie mi. Ja chcę w jakiś sposób od Krzysztofa odpocząć. Chcę, znaczy ogólnie mam kobietę. Chcę nawiązać lepszy kontakt i po prostu zamieszkać i normalnie żyć, jak normalnie, i założyć rodzinę. Właśnie. Wysłuchajcie to, co ja teraz powiedziałem wam. No i jeszcze śpicie, to obudzicie się, to sobie obejrzycie. Na razie.